Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasier, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i tym razem jesteśmy w grze Dark and Darker. Ostatnio dosyć popularna gra na Steamie, ponieważ została ona wypuszczona jako darmowe demo. Bardzo negatywna fala opinii się pojawiła na temat tej gry i mega mnie to irytuje, bo wygląda sprawa mniej więcej tak. Na początku gra była w fazie beta testów. Była dopuszczona do grania za darmo, żeby ludzie sobie przetestowali, żeby twórcy mieli odzew jakiś, co jest nie tak, co jest tak, co jest, wiecie, do zmiany. No i wyszła z fazy beta testów, wydali grę na Steamie, coś tam się zadziało, że musieli ją ze Steama usunąć, nieważne. Zaczęli ją sprzedawać normalnie u siebie poprzez stronę, przez swoją własną, nie wiem, platformę, aplikację, cokolwiek. No, ale nieważne. Sprzedają to, wszystko jest super, mają trochę mniej graczy, o wiele mniej, bo oczywiście nie ma tego na Steamie. I nagle gra pojawia się jako darmowe demo na Steamie i podkreślam słowo demo, bo to jest demo darmowe, a pełną grę możecie kupić za 120 zł tutaj w sklepie. Wchodzicie sobie w shop, redstone shardy, kupujecie 15 redstone shardów i za to kupujecie wersję legendary, którą ja oczywiście kupiłem, bo wspieram tych twórców, bo naprawdę uważam, że wykonali kawał solidnej roboty. Gra mi się mega podoba, zaraz przejdę do opisania, co to jest w ogóle za gra, o co w niej chodzi, ale najpierw chcę jeszcze dokończyć to moje wkurwienie. Tak więc mega hejt się polał na tą grę przez to, że jest niby pay to win. Okej, może troszkę, ale bez przesady, jakieś skiny, które lekko wzmacniają naszą postać, ale można, wydaje mi się, że dostać też te skiny za drugą walutę, którą można zdobyć w grze, więc to jest takie tylko przyspieszenie, powiedzmy, do tego momentu. Ale pomijając to, bo nie wiem, czy o to ludziom chodzi, czy o to, że nie da się w nią za bardzo, jak to mówią teraz, grać, bo kiedyś była za darmo to uczciwa cena, jak to Janusze polscy powiedzą i mnie to irytuje, wkurwia niemiłosiernie, naprawdę. Ale do sedna. Opinie na Steamie wyglądają tak, że gra jest pay to win i że nie da się w nią grać, ponieważ wcześniej był dostęp do wszystkiego, można było wszystko robić za darmo, a teraz to ukrócili. Tak więc wracam do tego. Beta testy są po to, żeby przetestować, dlatego dawali tą grę za darmo. Teraz gra była płatna i mogliście kurwa nic nie dostać, mogła ta gra być po prostu płatna i tyle. 120 zł, kto kupi, ten gra, kto nie kupi, ten nie gra. Tyle. A ludzie, którzy dostają ją za darmo, dostają demo za darmo, podkreślam, się wkurwiają, że nie ma więcej do zaoferowania. A problem wygląda tak, że po pierwsze możecie sobie stworzyć tylko jedną postać na darmowej wersji, co w zupełności wystarcza do przetestowania gry. Ja sobie tak grałem właśnie moim Rangerem. Teraz na potrzeby serii stworzyłem sobie postać wojownika, ale o tym za chwilkę. Tak więc możecie stworzyć jedną postać, to po pierwsze nie macie dostępu do... Nie wiem, gdzie to jest za bardzo. Jeszcze tego nawet nie używałem, zobaczcie. Jest jakiś rynek taki, że ludzie mogą, inni gracze, wystawiać przedmioty na sprzedaż i wy możecie te przedmioty kupować, wystawiać też i tak dalej. Taki rynek typowy po prostu, więc do tego nie macie dostępu. Ja tego jeszcze nie dotknąłem nawet. I kolejna najważniejsza rzecz, to mamy tutaj mapy. I są trzy mapki. Wy możecie wejść solo, duo, trio i tak dalej. I nie macie dostępu, jeżeli nie kupicie płatnej wersji, czyli Legendary, czyli pełnej wersji gry po prostu, czyli w demo możecie zagrać tylko na tych trzech normalnych mapach. Free, jak tutaj jest podkreślone. I możecie tutaj wchodzić tylko z podstawowymi przedmiotami, takimi, jakie dostajecie na start, plus te, które kupicie u merchantów, czyli też, które są szare. I nie jestem pewien, ale zielone chyba też można ze sobą brać na wyjścia. Tak, bo tu jest zielony pierścionek, więc wydaje mi się, że z zielonymi jeszcze przedmiotami. Ale nieważne, nawet jakbyście mogli z pustym ekwipunkiem tylko wejść w demo, to by było to uczciwe moim zdaniem. Bo chodzi tutaj o to, że wchodzicie na jakąś mapę bez niczego, w cudzysłowie to powiem. Bez niczego, czyli z takimi gównianymi przedmiotami, które dostajecie na start. Musicie znaleźć jak najwięcej przedmiotów na mapie, która po 10 minutach się rozpada, powiedzmy, albo zamarza cała mapa, albo rozpada się jaskinia, po prostu umieracie po 10 minutach, jeżeli nie zdążycie wybiec z jaskini, uciec po prostu z tej mapy. I w międzyczasie przeszkadzają wam różnego rodzaju potwory, szkielety, gobliny i tak dalej, które z was atakują, plus przeszkadzają wam inni gracze i to jest w tym najlepsze. Ponieważ no,
Ja nie wiem jak wy, ale uwielbiam trudne gry i to jest naprawdę trudna gra, która nie jest dla każdego na pewno. Wchodzicie na mapę, zdobywacie jak najwięcej przedmiotów i próbujecie z niej uciec. Potem to wszystko gromadzicie w staszu i możecie brać to i wchodzić na lepsze mapy, czyli tutaj, High Roller, gdzie już trzeba zapłacić za wejście, wylosować możecie lepsze przedmioty, walczycie z innymi graczami o te lepsze przedmioty. Jest naprawdę zajebista rywalizacja, ale jeszcze w to nie grałem. Ponieważ da się grać na zwykłej wersji bez Legendary. Ja dopiero niedawno kupiłem tą wersję, a jeszcze nie wchodziłem na te High Rollery. Więc jeżeli nie kupicie gry, macie dostęp do normalnych map, na których możecie znosić przedmioty do siebie, znosić, aż zapełnicie całego stasza. Możecie to sprzedawać u merchanta, o tutaj u kolekcjonera na przykład. Dostajecie za to kasę, możecie sobie kupować mikstury albo bandaże, które wam się przydadzą i jeszcze inne rzeczy. Jedynym minusem, dużym, ale minusem, jest to, że na wersji demo nie możecie wchodzić na te mapy ze swoimi przedmiotami, które zdobędziecie do stasza. I oto jest cała ta pierdolona burza. No, irytuje mnie to niezmiernie, że ludzie nie rozumieją, że dostają coś za darmo, a jeszcze się przypierdalają do tego, że dostali coś za darmo, a chcieli coś lepszego. No, jak tak można, no, kurwa. I naprawdę zrozumiałbym to, gdyby gra kosztowała, nie wiem, 300 zł, 400 zł, jak to niektóre teraz klasyczki wychodzą. Ale to jest 119 zł chyba wychodzi, tak, po przeliczeniu na ten. To nie jest naprawdę duża kwota. Idziecie, kupujecie, robicie zakupy w sklepie spożywczym za stówę i macie tam 5 produktów. Przykładowo, no, to nie jest duża kwota za grę, która jest naprawdę dobra. Jak wam nie pasuje, zagraliście demo, możecie sobie wyjść. Więc możecie chociaż przetestować to za darmo, ale nie. Ludzie muszą się przypierdalać. Dobra, ale koniec narzekania. Moi drodzy, tutaj robimy pauzę, cięcie. I w sumie już powiedziałem wam, o co chodzi w tej grze. Tak więc tworzycie sobie swoją postać. Możecie ją rozwijać. Możecie tutaj klasę. Jakieś pasywki z levelami. Możecie tych pasywek dodawać więcej. Tu możecie swoje skille dodawać takie do użycia, powiedzmy stąd. Rozwijacie, postać jest coraz lepsza. Znosicie swoje przedmioty właśnie zdobyte na misjach do stasza, czyli do takiej wielkiej skrzyni i potem na misję możecie wychodzić z lepszymi przedmiotami, walczyć z innymi graczami i levelować właśnie swoją postać. Mega fajne, mega śmiesznie się gra. Graliśmy we trójkę ostatnio 5 godzin i minęło jakbyśmy dosłownie mrugnęli oczami te 5 godzin. Więc serdecznie wam polecam sobie przetestować chociaż tą grę, a my już przejdźmy do sedna. Tak więc rozpoczynam taką, powiedzmy, serię, jeżeli wam się spodoba ta gra na kanale. Będziemy sobie grać na razie jedną postacią, na razie fighterem. I chciałbym wam pokazać, jak ta gra wygląda, nauczyć się tej gry, bo sami nie znam. Dopiero gram w nią, nie wiem, może z 10 godzinę. A potem może zagramy sobie właśnie tutaj, zobaczcie, jest multum klas do wybrania, całe 9 i są mega skomplikowane. A na pewno jebany druid jest skomplikowany, on jest straszny. Jest tyle rzeczy tam do roboty, że naprawdę trzeba być koksem, żeby grać tą postacią. Więc my się skupimy na podstawowej klasie, czyli fighter. Tarcza, zbroja pełna z mieczykiem albo dwuręczny miecz i tak dalej. No, skupmy się na tym i wejdźmy do pierwszej gry. Wybierzmy sobie mapę. Nie wiem, o co chodzi, że tutaj co chwilę się to zmienia. Tu jest jednoosobowe, za chwilę tutaj jest to jednoosobowe, a tu jest dwuosobowe. Nie wiem, czy te mapy się nie ma rotacji takiej map. Wydaje mi się, że jest rotacja, na przykład teraz, o zobaczcie, za 2 minuty się zmieni i na solo gracza będzie tutaj mapa Forgotten Castle. Ale nie mam pojęcia, jak to działa. Dobra, no nieważne, wchodzimy sobie na którąś z tych map. Solo chcemy, czyli wybieramy to, będzie to mapa zimowa. Tu wybieramy serwer EU Central, oczywiście, żeby nie mieć lagów. Jeszcze wam przypomnę, że tutaj przenosicie swoje przedmioty, które zdobędziecie do stasza. U merchanta, kolekcjonera sprzedajecie przedmioty, które chcecie sprzedać za złoto, on wam daje złoto i za złoto możecie sobie kupować tutaj u innych różne przedmioty, na przykład mikstury leczące, jakąś zbroję i tak dalej. Ja tylko kupowałem bandaże i mikstury tak naprawdę, a resztę próbowałem wynieść z dungeonów. Wejdźmy do gry. No i moi kochani, jesteśmy. Wyciągamy swój miecz i tarczę. Tutaj pod tabem mamy opcję, tak, pod jedynką właśnie jeden zestaw broni, pod dwójką drugi zestaw broni, pod trójką jakieś dodatki, pod czwórką kolejne dodatki. Ktoś tu łazi. Może to być gracz, a mogą to być gobliny. Okej. Po prawej na dole jest minimapa. Nad nią jest czas, leci 15 minut, 14 minut, nieważne.
I jak się skończy czas, to wszystko zamarza, giniemy, więc musimy znaleźć w tym czasie wyjście. Na menu mapie są wejścia oznaczone niebieskimi takimi ikonkami, na przykład niebieskimi schodami, albo niebieską tratwą, czy niebieską liną. Wszystko co niebieskie to jest wyjście i ono odblokowuje się nie od razu, tylko właśnie po jakimś czasie, po połowie chyba czasu, który minie. Dobra, ale na ten moment musimy po prostu bronić się przed tymi stworkami, unikać graczy, o kurde, tam jest boss jakiś, to nawet tam nie podchodzę, i otwierać skrzynki, w których mogą być fajne przedmioty. Na takie bossy i tak dalej, to na bossów i tym podobnych opłaca się dopiero chodzić, jak się gra z kimś, bo tak samemu to troszkę słabo. Mamy przedmioty, które zwiększają nasz armor, ale też zmniejszają naszą prędkość poruszania się. Jak jest na czerwono, to oczywiście nie możemy tego założyć, bo jest na przykład dla innej klasy. Cleric, Wizard, Warlock. Zostawiam. Tego nie chcę, bo to są toporki do rzucania. Szczerze mówiąc, boję się dostać, bo ten tarczownik by nas zdjął na jakieś dwa uderzenia. Przypominam, że ta gra jest bardzo, bardzo trudna. Więc nie jest dla wszystkich. Możecie się bardzo wkurwiać na tą grę. Ale jak dla mnie jest bardzo przyjemna. Mamy pod Q skilla, który przyspiesza nasze bieganie. Ja sobie tu będę zbierał w międzyczasie i wam opowiadał. Pod Q mamy skilla, który przyspiesza nasze chodzenie. Możemy go używać co jakiś czas, a pod E jest tylko jedno użycie i to nam regeneruje życie, 40% naszego życia, więc to jest jednorazowe. Nie klikajcie tego i te skille możecie potem sobie zmieniać po wyjściu z tej rozgrywki. Nie podejdę tam, no. Ale na razie skupmy się, żeby ten jeden goblin do nas przyszedł. O, właśnie. I on zaraz zacznie do mnie walić. Kurwa, nie obroniłem. Och, cholera. Strasznie szybki jest. Dobra, padł. No i zobaczcie, już nam tyle HP zabrał. Niby się broniłem tarczą, ale chyba albo za nisko, albo za wysoko. I strzelił nam albo w nogi, powinienem tak zrobić, albo nam w głowę walnął, a ja trzymałem tak tarczę. Więc jest to dosyć skomplikowane. O, cholera, jeszcze jeden biegnie. Dobra, na spokojnie. Obroniłem. Można unikać też po prostu chodząc dookoła. Jest... Ogólnie strasznie jest ciemno w tej grze. Sama gra się nazywa Dark and Darker. I jest na to opcja. O, tarcza jakaś lepsza. 24, a my mieliśmy 19. Jest na to opcja, włączając po prostu większą gamę w ustawieniach, ale ja wolę po prostu użyć pochodni. Daje to klimacik. Jeżeli na przykład jesteście rogue'em i chcecie się skryć w ciemnościach, możecie taką pochodnię, która stoi tutaj, zgasić i się ukryć, czekać aż ktoś wejdzie drzwiami. To jest też bardzo fajna opcja. Ktoś mi tu łazi ciągle, zobaczcie. Nie wiem, czy to jest człowiek, jeszcze nie odróżniam, czy goblin. Ale jest strach. Użyjmy sobie bandaża, żeby się uleczyć, bo jeszcze tego E nie chciałbym marnować. No, troszkę nam to dało, ale nie za dużo niestety. Kto, ktoś za tymi drzwiami chyba łazi. Dobra, ale skupmy się na razie na tych goblinach, które to są, nie wabiąc do siebie tego grubasa z środka. Czy co, ja sobie może otworzę to przejście, żeby mieć w razie czego drogę ucieczki. Oho, mamy goblina, czyli to po prostu gobliny. Gobliny tu łaziły, raz, dwa i tarcza. Dobra, na cztery uderzenia jest, tak? Mniej więcej, o cholera, kolejny. Tarcza. Raz, dwa, trzy, dobra. Czasami jak się zezłoszczą, to widzę, że wtedy można ich zaatakować łatwo. O, to jakiś toporek. Okej, weźmiemy sobie do drugiej ręki. A tu jest dwuręczny dla barbarzyńcy chyba. O, chodź goblinku. Pyk, bronimy się. Raz, dwa. Oj, nie zdążyłem tym razem. Umieraj, umieraj, umieraj. Ktoś mi tu się bije jeszcze. Nie wiem, zamknę te drzwi. Trzeba być bezpieczny z jednej strony chociaż. I nie mamy za bardzo życia, więc ja się uleczę tym skillem. Poszukamy jeszcze jakichś miksturek. Nie ma tu już nikogo? O, tam jest mikstura. Dobra, takie dzbany można rozwalać na przykład, zobaczcie. I z nich są różne skarby. Potem to możemy sprzedać właśnie u tego merchanta za złoto. Tylko trzeba to jeszcze wszystko wynieść. Mamy 9 minut na wyjście, więc trzeba się pośpieszyć. To jest na sprzedaż. Skupmy się teraz troszkę bardziej na rozgrywce. Tu już nie ma nic. Trójkę odpalmy, to będzie pochodnia. O, właśnie, normalnie bym tej skrzyni nie zauważył. Czy tam ktoś idzie? Cholerkę. O, lepszy mieczyk. Dobra, ten odkładamy, ten zakładamy. Idziemy dalej. Mamy goblina, patrzcie. O, cholera, dobra. Tak jak mówiłem, można unikać
Można unikać chodząc po prostu na boki. Kurwa, no trzech to ja się już nie spodziewam. O, ja pierdzielę, jeszcze gruby biegnie. Nie. Dobra, musimy sobie z nimi poradzić. Dobra, jeden leży. Okej. Ole, ładnie poszło. Normalnie bym sobie z nimi nie poradził, ale... padłem w jakąś furię. Okej. Tam jest jeszcze ten gruby, nie chciałbym do niego podchodzić. To jest kolejny, zobaczcie. Tu jest jeden i tam w drugim pokoju jest drugi. Więc weźmy sobie tylko to. Miksturę. Otwórzmy skrzynkę i spadamy stąd jak najszybciej. Trzeba znaleźć na mapie jakieś wyjście, bo będzie problem. Wow, ale przedmioty. Tu jest małpa, o nie, ona jest straszna. Dobra, chodzimy tędy w takim razie. Ostatnio we trójkę próbowaliśmy sobie z tą małpą poradzić. Wszyscy zginęliśmy. Dobra, zamykam to. Dobra, obroniłem. Biegamy dookoła. Okej, pięknie poszło. O, tam mamy taką statuetkę, która może nam wyleczyć. Pełne HP nam wyleczy. Więc to jest bardzo dobra opcja, ale na razie skupmy się na tym, co się... O, wow. O, cholera, ale nas walnął. Dobra, nie mam życia za bardzo. Połowa tylko. Kolejna halabarda jakaś. Uleczmy się pod trójką mamy, tak? Tutaj miksturę. Niestety to nam za dużo nie da, ale... dobrej troszkę będzie. Pod trójką chciałbym mieć trzy pochodnie właśnie. Tu już nic nie ma. Tam nie wchodzę. Skupmy się tylko na tym... na tym miejscu już. Tarcza. Dobra, obroniłem. Raz. Dwa. O cholera, czym on mnie walnął? Jeszcze raz tym, patrzcie. Dobra, leży. O, jeszcze lepszy hem, 39. I jakieś budki 14. Dobra, załóżmy to sobie. Tam na górze jest jakaś złota skrzynia. Ale tak daleko się chyba nie dostanę. Coś tu leci. Coś tu do nas leci. O matko, jakaś harpia czy... nie wiem co to jest, ale musimy się dostać do tej statuetki, która nas wyleczy. Więc muszę zejść na dół. 14, 14, tego nie biorę. Gdzie ona była? Nie, na dół jak spadnę to zginiemy na pewno. Cholera, gdzie ta statuetka była? Gdzieś tutaj. Dobra, powoli do celu. Mamy 5,5 minuty, to nie jest dużo. O cholera, ale ich tu dużo. O ja pierniczy. Oj, aleś sobie schrzaniłem to. Dobra, czy ja tędy mogę jakoś zejść? Tu mogę zeskoczyć, widzę. Okej, szukamy tej statuetki szybko. O matko, ile ich tu jest. Ja pierniczę, dobra. To się źle skończy, moi drodzy. To się źle skończy, chyba że... o! Uciekliśmy. O cholera. Ha. No i pięknie, moi drodzy. Nie o to mi chodziło. Myślałem, że to jest jakieś przejście normalne. A to było wyjście. Ucieczka. Na mapie było to zaznaczone takimi małymi niebieskimi schodkami. Nawet pod sam koniec, jak już wchodziłem, zauważyłem. Tak więc, co nieco wynieśliśmy. Zobaczmy sobie teraz. Wejdźmy do lobby. I to są nasze przedmioty, zobaczcie. To wszystko udało nam się wynieść. I teraz możemy wejść właśnie do Merchanta. Tu są ogólnie jeszcze misje u tych ludzi, ale to później się tym zajmiemy. Wejdźmy do kolekcjonera. I chyba z kontrolem się przerzuca te przedmioty. Tak, kontrol i lewy przycisk myszy. I przerzucamy to, co można mu sprzedać. Cyk, wszystkie cenne przedmioty. Make deal, 84 złota za to dostaniemy. Pyk. No i pięknie. Mamy to wszystko w naszym ekwipunku. Można mu... nie, chyba broni nie można od niego sprzedawać, z tego co kojarzę. Chyba w ogóle nie można. Tak, tutaj można tylko kupować u tych wszystkich ludzi. Okej, wydaje mi się, że kiedyś dało się sprzedawać te przedmioty. Ale sprzedawać pewnie możemy tylko na... tylko u tego pana. Tak, on tylko jest skarbami zainteresowany, okej. Dobra. W kolejnym filmie spróbuję przed kolejnym filmem nauczyć się rynku, bo wiem, że tu jakiś rynek jest. Become a trader. Okej. Dobra, ogarnę to sobie do następnego odcinka. Pewnie będzie tam się dało handlować z innymi ludźmi, wystawiać swoje przedmioty na sprzedaż, no ale takiego zielonego przedmiotu to nikt nie kupi na pewno. Więc odkładamy sobie teraz shift i chyba prawy, tak, shift prawy. Tam było kontrol i lewy, a tutaj shift prawy. Macie to tutaj wypisane. I odkładamy złoto do
do skrzynki i możemy za to teraz u merchanta na przykład tego kupić mikstury. Albo u tego kupić po prostu bandaże. 3 bandaże za 15, make deal. Make deal, make deal, make deal. Bandaży nigdy za wiele. Kupimy sobie tego dużo. Pójdę sobie teraz do swojego stasza. Powkładam to wszystko do stasza. I weźmiemy tylko 3 bandaże ze sobą na kolejną przygodę. I nie wiem, czy ja mogę teraz z tym wszystkim wejść. Zostawmy sobie to, na przykład to ma 32 obrażeń. To zostawimy ten miecz, a wezmę to. I spróbuję w kolejnym wypadzie pójść właśnie z tymi zielonymi przedmiotami. Wiem, że na zwykłą mapę pewnie nie uda mi się wejść. Pardon, adwencie. O właśnie, każe mi to wszystko odłożyć. Chyba, żebyśmy chcieli iść na mapę tą lepszą, to wtedy byśmy pewnie mogli, ale tam są jakieś wymagania. No tak więc, to na tyle moi kochani. Trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że gra wam się spodobała i ten filmik. Jeżeli chcecie więcej, dajcie znać w komentarzu. No i widzimy się w kolejnych filmach. Siemaneczko, cześć.